Dzień doberek! Witam was na streamie. Bu! Tak sobie pomyślałem w ogóle, tak kompletnie z czapy, że przydałoby się zmienić taktykę na tych streamach co do tego, jak wygląda ten overlay. Bo ten. Od razu tak z grubej rury dzisiaj, przepraszam, ale jestem ogólnie rozkojarzony mocno. Fajny jest ten overlay, który mamy na Engage'u, ale jest jedna rzecz, która mi w nim przeszkadza. Bardzo często chcę wam pokazywać jakieś rzeczy i nie mogę, bo to okienko jest takie malutkie. Ja go pomyślałem, ej, ty stary dziadzie, przerób se trochę tego overlaya. Więc ja go sobie lekko przerobię, a przerobię go w taki sposób, że usunę po prostu tego Engage'a z tyłu. Zostawię może coś takiego, nie, czekajcie. Zapiszę tylko ten obrazek i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Export. B17B. Podmienię ten obrazek na to, co zrobiłem teraz i zobaczymy, czy nie będzie ciekawsze po prostu. A, precla muszę wyłączyć, bo tam dalej się produkuje z muzyką, której nie słychać. Podmieńmy to tak, 17B. O, i zrobiłbym tak. I teraz tak. O, i byłoby coś takiego, nie? Wiem, że to wygląda w tym momencie głupio. Czemu nie ma tła? W ogóle nie widać tła. A, bo tło jest pod spodem. Na odwrót, tak. I to wygląda głupio. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale widać pulpit i widać wszystko, co tu rzucam. A zrobiłbym tak, dlatego że jak odpalę program do przechwytywania. To i tak na to się nakłada engage'owy overlay. Więc on tak i tak tam będzie. Więc i tak będzie na środku widać tego engage'a z tym takim overlayem, który jest prosto z telefonu. A w razie czego będę mógł przesuwać tutaj wszystko i wam pokazywać i w ogóle i nie będą się te rzeczy ze sobą gryzły, mam nadzieję. Tylko dajcie mi sekundkę, żeby się odpalił engage. I muszę zmienić źródło z kart. Composite S-Video. No i za moment powinniśmy mieć sygnał z telefonu i będziemy mogli zacząć. I myślę, że to po prostu będzie najlepszy kompromis. No odpalaj, że się. Długo się ten engage odpala. No, chyba zaskoczyło. O, i ten. No i to chyba spoko, nie? I teraz mamy coś takiego i jednocześnie mogę wam pokazywać cokolwiek, jeżeli będzie taka potrzeba. Już nie będzie tylko takiej małej dziurki po środku. Myślę, że to jest dobry kompromis. Więc, a propos kompromisów, trzeba odpalić Live Splita. Pokaż Didę. Nie mogę wam pokazać Didę. Dida nie żyje. Mogę wam pokazać wirtualną Didę. Mam folder z Didą na pulpicie. Z desktop. Mam folder Didę. I tu jest Didę. I różne memiki. A gdzie jest Didę? Tu jest dużo Didy. Dajcie mi sałatę z góry na przykład. Z dużo memików i innych rzeczy. W ogóle dzisiejsza gra będzie tak, mam dwie teorie. Będzie albo cholernie krótka i będzie raffle time za parę minut, albo będzie cholernie długa, bo będzie jakiś trudny boss czy coś i nie wiem, ile będzie trwała. To są moje dwie teorie. Nie będzie nic po środku. Będzie albo super króciutka, albo będzie super króciutka, ale super trudna, bo to mimo wszystko zręcznościówka logiczna, więc będzie na 100% króciutka, ale będzie wymagała jakiegoś kombinowania, żeby ją ukończyć, tak jak Puyo na przykład ostatnio. Znaczy ostatnio, to było z 10 lat temu, kiedy ja grałem w Puyo. Puyo Pop 2017! 4 lata! To jest niemożliwe, że Puyo Pop już było 4 lata temu. 4 lata temu! O! Naprawdę to było 2017?
Kiedy było przegląd gier Engage z Puyo Popa? Na początku 2018, co do cholery? Co do cholery? O, mordę, no dobra. Tak. A tam jakiś gaźnik tam za oknem znowu Dobra, 166 godzin, 41 minut, 59 sekund streamów już za nami. Przez ostatnie 5 lat najwyraźniej. I dziś gramy w grę, która nazywa się Puzzle Bobble VR. VR versus. Puzzle Bobble versus. Cześć Devi, cześć Habakashi. Niedługo Arndotiu będzie retro. Arndotiu już jest takie stare, że mógłbym zrobić retro z Arndotiu. No i tak, tu jest cartridge, tak. I tu jest instrukcja. Zrobiłem bardzo fajną aktualizację strony Engage'owej. W sumie mogę wam ją pokazać. Moim nowym sposobem. Żeby wejść na stronę engage.eu. Pisałem o tym dzisiaj na Facebooku. Co jest z tymi ludźmi, którzy drą mordy za oknem ciągle? I z okazji tego, że Engage już działa, to dodałem do stron instrukcje obsługi w wysokiej rozdzielczości PDF-ów oficjalne od Nokii i to są takie pliki, nie są zdjęcia instrukcji, tylko to są pliki źródłowe tych instrukcji, takie, że się można zaznaczać tekst, edytować i w ogóle. Skąd mam te pliki? Czy to moje stare mieszkanie? Znaczy, to jest to samo mieszkanie, co zawsze. Nie mam starego mieszkania ani nowego. To jest to samo mieszkanie, w którym mieszkam od ponad 5 lat. No więc mam teraz takie fajne instrukcje i z każdą nową grą, którą będę dodawał do katalogu Engage'owego, będą też instrukcje. Jedynej gry, do której nie mam instrukcji, to paradoksalnie Xanadu Next. Nie mam do niej instrukcji, mam tylko suplement. Bo Nokia nie udostępniała tych instrukcji, bo rozmiar pliku był za duży podobno i nie ma tego nigdzie dostępnego. Te instrukcje były 20 lat temu prawie dostępne na serwerach Nokii. I udało mi się je odszukać i pobrać. Ale to nie było wcześniejsze mieszkanie. To mieszkanie, które miało kominek... Nie znaczy inaczej. Kartka jest włożona w tym mieszkaniu. W tym nowym mieszkaniu, nie w starym mieszkaniu. I tamto mieszkanie też miało kominek, bo praktycznie wszystkie mieszkania w Wielkiej Brytanii mają kominek. Czemu my nie gramy? Ja mam nadzieję, że uda mi się odnaleźć gdzieś instrukcję Xanadu. W tym źródle źródłowym. Mam mnóstwo dokumentacji Engage'a i takich wewnętrznych papierów. Może to gdzieś tam jest, ale to są gigabajty i dziesiątki tysięcy plików, więc muszę to kiedyś po prostu przeszukać. Włożyłem cartridge. Gra się odpala. Ja się nie przeprowadziłem właśnie. Ja tutaj mieszkam pół życia. Jest. Puzzle Bubble. Działaj. Działa, spoko. Odpalę nagrywanko sobie do archiwizacji. A, i to już jest odpalone. Okej. To wygląda jak... O Jezu, to jest gra w Javie sprzedawana. Albo po prostu jakaś apka symbionowa sprzedawana jako gra na Engage'a. Czyli podobnie jak Puyo Pop. To jest jedna z pierwszych gier, jakie wyszły na Engage'a w 2003 roku. Więc to jest jakaś taka... jakaś taka super gówniana gierka. No ale dobrze, low effort. No dobra, to lećmy z tym koksem, puszczam licznik. Menu główne. Tak. Zacznij grę, opcje, dane. Do you want to delete? Nie. Galeria pusta. Poziom trudności. Łatwy, normalny, trudny. Domyślnie jest łatwy.
Spróbuję normalny. Jak się okaże za trudny, bardzo low effort, nie? Jak będzie za trudne, to wrócimy na easy. Zobaczmy. Instrukcje. Welcome to Rainbow Island, where life is usually easygoing and peaceful. But right now there is a trouble. There is big trouble because a prankster, drunk, has somewhere. A, bo to się tak szybko przewija. A stolen and hidden six precious diamonds somewhere. You must set out for Drunk's castle to take back the hidden diamonds. Features using Bluetooth-enabled multiplayer features. Players can compete with unseen opponents over a mobile network. Players can compete against up to three opponents. Of course, a single-player function is also available. There are two game modes. One is story mode, czyli to, czego szukamy, where a player competes against the computer player, CP, and the other is versus mode, where a player competes against another players who connect to the game via Bluetooth. No dobrze. Strasznie jestem zawiedziony jakością wykonania tej gry. No ale jedziemy. Story mode. O, ale przynajmniej plansze się chyba odblokowują na stałe. O, jaka paskudna grafika. Uuu, jakie 3D. Okej. Okay. To już lepiej. I to jest cały dźwięk, jaki jest w tej grze? Czy ja dobrze widzę, że tam są niebieskie kulki? Jak ja mam to rozbić, jak są niebieskie kulki? Są w ogóle nie te kulki, których ja potrzebuję. W ogóle nie w tych kolorach. Co ja mam zrobić, jak są zupełnie nie te kulki? Dobra, może tak. Jeszcze raz, może mi się wylosują lepsze, albo coś. Start game, new game, story mode, stage one. Mhm. Super intro, super dźwięk, super wszystko. Bardzo mi się podoba. O, teraz przynajmniej mi wylosowało kulkę w dobrym kolorze. Ej, ale w normalnym Puzzle Bobble nie można dostać kulki, której nie ma na ekranie. No bo to nie ma sensu. Przynajmniej w Basta Move tak było. O Jezu, ale gra jest niegrywalna. Sorry, ale jest absolutnie niegrywalna. W ogóle nie widzę tej kreski, w którą stronę ona cokolwiek pokazuje. O Jezu. Była taka jawówka, nazywała się Frozen Bubble i ona była 1000 razy lepsza niż to. Masakra. A-a. Będzie spuszczańsko. A nie wiem, co mam z tym teraz robić. Trafić do góry, a weź człowieku traf do góry. Tragedia. Absolutna tragedia ta gra. W ogóle pomysł na to, żeby zrobić z tego grę dwuosobową w takiej konfiguracji był bardzo zły, bo ekran jest na to za mały. Dużo lepszy byłby po prostu zwykły Basta Move jednoosobowy z fajną kampanią, gdzie jest tak z 20 20 zagadek do rozwiązania i to by było spoko. A tak? No ja tego nie widzę. Ej, wygrałem pierwszą rundę, bo czemu nie, bo on po prostu się sam zabił. Więc nie będę na to narzekał. Ale kurczę, no są takie ładne przerywniki. W ogóle to jest 3D. Jest całkiem w porządku. Szkoda, że absolutnie wszystko inne jest beznadziejne. O, i to jest wreszcie jakaś normalna plansza.
Nie są kolorki na jęzorki i w ogóle. I tu powinienem móc strzelić ładnie zielonym. Tyk. I niebieskim. Ups. Żółty tam. Czarny. Czarny tu. Czekał na niebieski po prostu znowu. Żeby strącić to dziadostwo. Zielony. Czarny. Zielony. Jest niebieski. Bąk. No nie powinno być innych kolorów kulek, chyba że tylko po to, żeby niepotrzebnie utrudnić grę. A w ogóle na ekranie, na waszym podglądzie, te kolory są dużo bardziej czytelne niż u mnie na ekranie. Na moim ekranie na przykład ten jasno-niebieski wygląda praktycznie jak ciemno-niebieski, czarny jak szary. Więc wy macie lepiej, bo przynajmniej da się rozróżnić te kolory. Na przykład nie potrafiłbym powiedzieć, czy to jest zielony czy czarny na ekranie telefonu. Dobrze, że mam podgląd na tym, na przechwytywarce. Jak mnie tu zaorał przeciwnik. Taki myśli, że jesteś mądry? Jak mnie ora? Ziomek, opanuj się trochę. O, chyba przegram. Mam robić większe łańcuchy, ale no jak mi wypada... Oj! Dobra, chyba to przegram. Jak mnie zrobił? Zastanawiam się, czy tu są jakieś... jakieś specjalne ruchy. 6 plansz jest, okej. Okay. To się gliczuje strasznie. Z 5 plansz. O, zabije mnie kamieniem teraz. Continue. Tak, proszę. Trzeba to wygrać. Dobrze, że jest tylko 6 plansz. Źle, że nie mam pojęcia, ile zajmie ukończenie. W takim tempie to może trochę zająć. Prawdziwe zakończenie, jak to brzmi w kontekście szczelania kulkami. Kurde. Ale daj mi chociaż jeden dobry kolor, no co jest? Naprawdę? Ej, widzę zastosowanie dla tych kulek w innym kolorze. Jest ono takie, że... można sobie ładować strzały i atakować w ten sposób przeciwnika. Można sobie ładować kulki, które spadną wrogowi na ryjec. Co z tym żółtym mam zrobić? No, za daleko. Jeszcze to mogę wyratować. Pyk! To jest skill. O, już wygrałem, okej. Okay. Bong. Bong, 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 bong. Idzie trzecia plansza jak zapiernicza. Teraz jakiś taki powerty cytrynowy Kirby. Piękne. Doprawdy
Niezwykłe. To nie tam miał pójść. No dobrze. A to nie miało pójść tu. Nie. O fuck. Jak mnie ora. Tora, 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 tora. Byłoby łatwiej, gdybym wiedział, gdzie one polecą w ogóle te kulki. Podobnie jak w... pamiętam, jak kupiłem na PlayStation 3 jakąś kolekcję gier Segi. Na Sega Mega Drive bodajże. I żeby zdobyć platynę, trzeba było posiągnąć achievementy. W każdej grze był chyba jeden achievement na grę. I strasznie ludzie narzekali w internecie na to, że trzeba przejść do końca Doktor Zrobotnik Min Bean Machine. Która no, działa mniej więcej tak samo jak to. To jest tylko, że tam jest gra w stylu Puyo. I na końcu się walczy z tym robotnikiem i jest cholernie trudno. Rzecz w tym, i ludzie narzekali, że oni próbują, że oni to grindują ileś tam godzin i nie umieją się nie potrafią się nauczyć tego przejść. I rzecz w tym, że ta gra, że tam prędkość tych klocków jest taka szybka już wtedy, że nawet komputer nie ogarnia. I po prostu za drugim razem, jak grałem, zdobycie tej trofki mi zajęło 5 minut, bo za drugim razem, jak grałem, to po prostu robotnik zlamił szybciej niż ja, bo było za trudne. I moją taktyką było nie wygrać, tylko po prostu utrzymać się dłużej, żeby nie przegrać szybciej niż robotnik. I po prostu komputer nie nadążył z tym, co się działo na ekranie i przegrał zanim ja. I to była moja taktyka, żeby w super trudną. No chyba wczoraj mi wyskoczyło powiadomienie, to chyba miałem jakieś zaległe. Co? Jak to wczoraj, jakie powiadomienie, co się dzieje? Cześć Alex Magno, tak w ogóle, dzięki za słupka. O, ja mam z tymi klockami robić w ogóle. Bieskie nie, niebieskie nie, zielone nie, czarne nie, czerwone nie. No to jest jakiś żart. Nie wypadnie mi nic, co może mi się przydać, prawda? No nic, to trzeba umrzeć. 50 kolorowych kulek, każda w złym kolorze. I co ja mam zrobić? Nie da się z tego żadnego combo ukręcić. No nic, więc tutaj też trzeba będzie najwyraźniej metodą prób i błędów, dopóki on nie zlami szybciej niż ja i tyle. A że wszystko to jest losowe... Nie. 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 Perhaps. Czarny by się przydał. Jakbym dostał czarny kulkę teraz, a nie za 50 minut, to byłoby naprawdę wpyte. No, okej. Jest czarny. Dobra. Teraz trafić tym dingsem badziewnym. Jest! Nie wierzę, że trafiłem. Co jest? Co? Tak, a teraz same czarne, jak już nie mam czarnych tych. Nie jestem rasistą. Ale akurat w tym momencie nie chcę czarnych. Przegraj już.
Prawie, że... Te punkty na dole to jest ile mu... to jest postęp do tego, żeby mu spadły dodatkowe przeszkadzajki na jego ekranie. Im więcej rozbijam tych... O, i przegrał. Dobra, to mogę się napić. I on już się chyba z tego nie wyratuje. Ja już sobie tylko poczekam, aż tam zlami. Dobra. O Jezu, biedna Fryzia. Przykro mi, że specjalnie wstałaś na to, ale hej, zaraz będzie raffle i może zaczniemy grać już coś innego od razu. Jakiś Oingo Boingo teraz jest. O Boże. I teraz co? Też znowu muszę... tylko niebieski mnie interesuje. Oingo Boingo! 6 plansz jest tylko. I pyk zaorany. I pyk zaorany. No i szkoda, że... Pyk zaorany. O, on mnie też zaraz zacznie orać. Czemu on ma taką śmieszną kulkę z takim czerwonym dupsem, a ja nie? Ja chcę taką śmieszną kulkę z czerwonym dupsem, co on ją ma, a ja nie. Czy w kolekcji Atari Masterpieces jest dużo gierek? Chyba nie, chyba po 5. Ogólnie chyba taka taktyka, jaką ja obrałem, żeby strzelać szybko, jest zła, bo szybciej u mnie wszystko przepada. Spróbujmy tak. Bo... To jest gra na Java. To jest gra na Java sprzedawana jako gra... Znaczy, no, symbianowa, może nie na Java, ale to jest gra symbianowa sprzedawana jako gra na Engage'a i mierzi mnie to strasznie. O, o, za mocno? Nie, uff, udało się. Jak te czarne teraz trafić? Na pewno nie tak. Uuu, cześć cyferku. Tak w ogóle miło wiedzieć, że żyjesz i masz się dobrze. Kto to wybrał? Dobra. On ma szansę przegrać szybciej niż ja nadal. Tylko on cały czas zostaje te śmieszne czerwone kulki, a ja nie wiem, jak się je robi. Musi być jakiś guzik, żeby je robić, nie? Dodatek spoko działa. A dziękuję, cieszę się, że działa. Wspominałem o tym wczoraj, wspomnę dzisiaj. W testach jest powiadamiacz o streamach Arn.eu. Będzie miał też trochę innych funkcji. Dzisiaj dodałem do niego funkcję informowania o nowych filmach, na przykład opcjonalną. Można sobie skonfigurować, co się chce, żeby się wyświetlało. Wersja testowa wtyczki się nie aktualizuje wcale, no bo nie ma takiej możliwości. Jak będzie już na sklepie Chroma, to będzie się aktualizowała automatycznie. A, może po prostu się poddać. Sprawdzę sterowanie, bo coś tu musi być, coś jeszcze do zrobienia z tymi specjalnymi kulkami i... No chciałbym, żeby ta gra tak ładnie wyglądała, jak na tym screenie. 5.
Fajnie, ale bez jaj. A w ogóle instrukcja w ogóle nie wyjaśnia, do czego służą te przyciski. Bubble gauge, przycisk 7. A gray bubble will appear in the bubble gauge when the gauge is filled up with gray bubbles and will turn into a red bubble. When that appears, the player can enjoy special features by pressing the 7 key. Czyli special features, jak będę miał te czerwone kulki wciskając 7, ale nie jest wyjaśnione, co to są za special features i jak działają. Więc mua. Chef's kiss. Jestem zaskoczony, jak często jest stream z Engage'a. Nie spodziewałem się i dziękuję. Cieszę się, że się podoba. Zdaję sobie sprawę z tego, że to niszowy temat. Seryjnie, naprawdę. Jest już opcja, żeby był dźwięk o streamie. To są streamy obsługiwane bezpośrednio przez API Windowsowe powiadomień. I powiadomienia w sumie nie powinny się pojawiać, jeżeli jesteś nieaktywny przy komputerze. Bo API Windowsowe tak działa, że powiadomienia pojawiają się tylko wtedy, gdy jesteś przy komputerze i coś przy nim robisz. Jeżeli tak nie jest, to w sumie nie wiem dlaczego. Chyba, że nie używasz Windowsa, to wtedy nie wiem, jak to działa na twoim systemie operacyjnym. Ani jednej niebieskiej kulki, a on ma ich milion już. Disney 7. I zrobiła mi się śmieszna kulka. O, okej, i to zrobiło kulki z całego rzędu. Ciekawe. Chyba znowu przegram, bo nie miałem ani jednej niebieskiej. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Że do tej pory nie pojawiła się ani jedna cholerna niebieska kulka. O, teraz jak już nie mogę jej użyć. Super. Wybrałem specjalną serię, no jakby miała być niebieska, to super. Jestem bardzo inteligentny i jak widać spostrzegawczy. Teraz to zrobię. Nie wiem... precyzyjne celowanie. Bardzo mi się przyda. Żebym mógł przegrać. Dzień dobry, pan zezowaty szczur. Dlaczego masz zezowatego szczura? Co będzie kolejna gra, którą trzeba nie zbrutforsować, co? Dobrze. Aha, pomarańczowa, bardzo fajnie. Okej, okay, korzystasz z wtyczki. Okej, okay. Pracujesz na Macu. Będę musiał zobaczyć, jak to działa na Macu i... Zgaduję, że będę potrafił to ogarnąć dość łatwo. Żeby działało tak, jak powinno. Więc postaram się, żeby było też opcja dźwiękowych powiadomień. Bardziej, że mam Maca, więc mogę to łatwo jakoś troubleshootować, zdebugować i dowiedzieć się, jak to zrobić, więc... Cudownie. Żegnam. So long, gay Bowser. Czas na nulifikację całej linii. Eksterminacja. Panie, teraz ty nie masz szans. O nie, proszę nie rzucać w grunie. Gra to i tak nic przy MotoGP na Engage'a. MotoGP jest... Nie grałem nigdy w MotoGP, jest aż tak słabe.
To mnie nie pociesza. Ale czy będzie gorszy od Call of Duty? Śmiem w to wątpić. Ciekawe, czy trafię. Nie trafię. O, trafiłem! Nie uważam, żeby to była najgorsza gra, w jaką grałem do tej pory. Na pewno gra z najmniejszym napracowaniem, ale nie najgorsza. Dalej uważam, że od Call of Duty powinno mieć gorszą ocenę. Call of Duty było absolutnie niegrywalne. Dobra, jak teraz wiem, że są power-upy i jak działają, uważam, że mam większe szanse na wygraną. O, niech spadnie więcej. A, dopiero jak strzelę, co? No przegrywaj już, cytryna. Będzie recenzja na główny kanał, ale muszę nadgonić poprzednie gry, bo jeszcze kilka poprzednich gier jest niezrecenzowane. O, jaki śmieszny burak. Ej, to jest ten z tego, z Puzzle Bobble po prostu, tak? Nie, z Bubble Bobble. Któraś osoba pyta o streamy z Pokémon Go. Serio, mam zrobić streama z Pokémon Go? Nie wiem, jak to ogarnąć. Ja nie umiem takie streamy w podróży, żeby mieć grę i w ogóle na telefonie i nie być w domu. Tym bardziej ja mam problemy z zasięgiem poza domem. Ale jeśli byłoby zainteresowanie, mogę spróbować to jakoś ogarnąć. Tym bardziej, że jutro jest Community Day. Jakby to... Dużo fioletowych. Czy brak Szpakowskiego zmieni FIFA? No na lepsze. Ale nie, ja tak szczerze mówiąc, trochę żal. Bo to jest mimo wszystko... Legenda w alercie. No kiepsko. Ej, nie rób mi tak. Community Day w Pokémonie. W Pokémon Go. Co jakiś czas są takie specjalne wydarzenia. Nazywają się Community Day. I to są eventy w grze specjalne. Trochę poczyścić. Proszę, jaki spec. No i przegra. I przegra frajer. No przegraj, że frajerze. No mam mordę wystraszoną. Haha, wygrałem. To ostatnia plansza będzie. No szykujcie się na rafla. Jaki straszny on jest. I od razu puszczę następną grę, no bo... Półgodzinny livestream to mało nawet jak na mnie. Jaka piramida, co robi Hopsa. Jak semantyka, panie Krzysiu. Jak był takim perfidnym streamerem, złodziejem, to tak właśnie bym zrobił. 30 minut streama, ebra załatwione i firend. Pora na CS. O, jest szare. Jeszcze trafić. Bong.
Zamorany! A, okej, ale na co mi to? No to chyba po nim. To już koniec? Pokazał manteczki i poszedł spanko. Jak płacze, jaki zezłoszczony. Co? I koniec. Tyle. Try a new level, bo się odblokował hard. Nic, napisów końcowych, nic kompletnie. Jezus Maria, no. No, a w galerii coś się. Nic się nie odblokowało w galerii. Nie wiem, jak to działa w ogóle. O Jezus. Piękna gra. I wyobraźcie sobie zapłacić za to 25 funtów. To 100, 150 zł pewnie w tamtych czasach. No, to ten. To jedyne, co ratuje trochę tę grę, to że jest tutaj tryb sieciowy. Można sobie pograć z kimś. Ale no, nie widzę tego. No, moim zdaniem się do tego nie nadaje. Żeby to grać w ogóle, wydawać pieniądze. Robimy rafla. Ja tutaj wrzucę ankietę. Dalej nie działają ankiety ze Strawpola. Co jest? To bardzo niefajnie, bo jej znowu będę musiał ręcznie liczyć. Ech. Ocena Puzzle Bobble versus. Spalę w takim razie tego rafla w międzyczasie. Zachęcam do udziału, żebyście mogli pomóc mi wybrać kolejną grę w maratonie. Podrzucam wam linka do ankiety. Zachęcam do klikanka. A co ja w tym czasie powypełniam tabelkę? Poszło dość niespodziewanie szybko. Bubul, 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 bubul. Ukończony. Pong, nie ten kolor znowu. Pong. Czas gry. 31 minut 13. 18.09.2021. Pięknie. No trzeba będzie zacząć następną grę. Cokolwiek to będzie. Dam wam jeszcze moment, żeby pogłosować dalej. Pong, pong. I wpiszemy w Google'a Is Strawpoll dead? Tools. Wszystkie rezultaty. Ostatnie 24 godziny. Nikt nie pisze o Strawpollu w ogóle. Nikt nie używa Strawpolla? Najwyraźniej nie. Jeśli ktoś będzie na Is it down? Is it down? Down for everyone or just me? To chyba jest. Czemu wszędzie są reklamy MailChimpa? Nikt nie. Aha, okej. Strawpoll me. No nic. Tyk. Proszę głosować grzecznie.
bo zaraz się skończy czas na głosowanko. Jeszcze na cztery osoby czekam, żeby skończyć rafla. Raffle time. Chyba, że się nie pojawią cztery osoby, to wtedy nie czekam. A, jest 79. No i jest 80. Jedziemy z tym koksem. O, jeszcze na ostatnią chwilę, proszę bardzo. O, o. Pyk, jedziemy. I wygrywa. Czy to jest A? Ale latum. Tak mi się wydaje. Witamy. Gratulacje. Jeżeli wiesz, co masz zrobić, to zapraszam do wybrania gry. Jeżeli nie wiesz, co masz zrobić, dzień dobry, to powinieneś kliknąć w linka, który właśnie wkleił na czacie Palarek i wybrać następną grę. Do wyboru są gry, te, które są na czarnym tle. Pozostałe są niedostępne. Białe na czarnym tle. Wybierz proszę kolejną grę, w którą zagramy, a w nagrodę dostaniesz suba. W nagrodę. W sumie... Ty tam sobie kmiń? Poproszę tą grę, która była dołączana do Engage'a przy zakupie. To nie takie proste, bo ich było wiele. Snakes było chyba dołączane do modelu, który ja kupiłem. Ale jeżeli preferujesz jakąś inną grę... Ach, flowboarding. Okej. Flowboarding. To prawda, ta też była dołączana. Mam ją. Zaraz sprawdzę. Powinienem ją mieć. Tylko... Podrzucę ci twojego suba. A, wybrałeś dość problematyczną grę, bo nie wiem, czy ją mam przy sobie w domu. Dzięki wielkie, to twój subek. No i sprawdzimy flowboarding, dajcie mi moment. Czy ja go mam gdzieś tu? Jeśli go gdzieś tutaj mam... Ej, Alchemy, dzięki wielkie. Tak, jeżeli... O, jest, już ją widzę. Mam ją tutaj w tych kartridżach. Jest, flowboarding. Tutaj. Flowboarding, ona nigdy nie wyszła w pudełku. Big Boot. Więc tak, oznaczę ją jako następną. Ten kolorek bodajże. Podpiszę, że wybrana przez Alatum. Ta gra nie miała nigdy pudełka, bo nigdy nie była sprzedawana w pudełku, była dołączana do konsoli. O, Ludax, dzięki też za prezenty dla naszych widzów. Bardzo mi miło, że jesteście tacy hojni. Ja potrwa dłużej, bo mam problemy z przejściem jednej planszy. To ciekawe. Dobra, sprawdzę rezultaty ankiety. Chciałbym napisać jakiś skrypt, żeby mi to zliczał. Dobra, zróbmy tak. Tak jak wczoraj, tak? 2 razy 29 plus 3 razy 27 plus 13 plus 4 razy 9 plus 4 razy 9 plus 5 razy 6 plus 6 razy 5. Ja wiem, że to jest 30, czy ja to nie zapiszę po prostu jako 30. Plus 50, plus 7, plus 8, plus ani jednej dziewiątki. Podzielić na 96. To chyba tak. Wychodzi 3,26. Jeżeli źle policzyłem, to wasza wina.
ale wychodzi mi 3,26. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, pasuje tutaj wszystko. 3,26. To nie jest najgorsza ocena. Co ciekawe. Gorszą ocenę niż Puzzle Bobble miała jedna gra, a tą grą jest Call of Duty. 3,12. No proszę. Taka powinna być cena tej gry. No jakby była wydana jako żabówka, to pewnie by ją za tyle sprzedawali. Dzięki wszystkim za udział. I co? Wyskakujemy z tej gry. Halo, quit. Tak. I zamieniamy ją na flowboarding. Pokazać wam coś fajnego, co tu jeszcze mam. W tych kartridżach, które są luzem. To są praktycznie wszystkie te kartridże są rzadkie, które są luzem. Siłą rzeczy, ponieważ nie mają pudełka, to znaczy coś. Tu jest na przykład jedna z tych... tu są dwa kartridże, które były dołączane do konsoli w niektórych regionach. I to jest jeden... I tu brakuje mi jednego. Właśnie tego jednego, którego nie mogę dostać z grą Barakel. Tu jest jedna z dwoma grami i z trailerem bodajże Sky Captain. Tutaj jest z Underworld. Jak się nazywa? To jest podtytuł. Jak się nazywał tytuł? Jaki był tytuł? I do tego dwie gry Tech Wars i Snakes. Tu jest ten flowboarding. To nie są karty SD, to są karty MMC. Wtedy jeszcze nie istniały karty SD. Tu są cztery prototypy różnych gier. Znaczy mówię prototypy, one są tak podpisane, ale one są po prostu w większości promkami. To są wersje, które były wysyłane do dziennikarzy. W zależności od paska są albo prototypy, albo wersje dziennikarskie. Więc tutaj jest Pathway to Glory, Ikusa Islands, High Seas, Rifts i Asphalt 2. Tu mam jedyny znany egzemplarz niewydanej nigdy gry Habbo Islands, o której wreszcie kiedyś zrobię materiał. Byłem kiedyś w kontakcie z jedną z pań, która pracowała nad tym projektem i pewnego dnia po prostu przestała mi odpisywać na wiadomości i projekt przez to troszeczkę umarł, udokumentowania tej gry. No i święty Graal. Sega Rally Championship, drugi egzemplarz, żeby nie trzeba było odpudełkowywać tego zafoliowanego. Kupiony za stosunkowo nieduże pieniądze w porównaniu do tego pudełkowego, co sam cartridge. Pyk, to są moje luźne kartridże, które mam tutaj przy sobie. No dobrze. To tak, musimy zrobić nową miniaturkę i to będzie ciekawe, bo flowboarding nie ma okładki. Ile? Nie pamiętam już ile. Może ktoś na czacie pamięta, ile kosztowało. Bo ja już nie pamiętam. Flowboarding. Wybrane przez Alatum. Ukończonych gier 17. Zapisz jako 18. I tu muszę zaktualizować, że 17 i muszę całkowity czas sobie zaktualizować, żeby potem sobie nie pomylił. O. Flowboarding, engage. Czy będzie jakiś obrazek? Jest jakiś, jest mock-up okładki. Jakiś taki ktoś zrobił. Można tego użyć? Po prostu. Super. Po prostu użyję tego. Cudownie. Problem z głowy. Pyk, pyk, pyk. Zapisz. Z jakiegoś powodu nie działa mi eksport.
Opcja eksport. Co to za studio robiło? To jest chyba bezpośrednio od Nokii. I 18. Nie, nie dampuję tych gier, bo zdampowanie ich nie jest tak proste, jak się może wydawać. Nie można po prostu zrobić kopiuj i wklej plików. Trzeba cały system plików dampować. A po drugie, większość tych gier jest zdampowana. Po prostu nie działa w żadnych emulatorach ani w niczym takim. Trzeba zmienić. Pyk. Pyk. I mamy flowboarding. Cudownie. Jest, jest. No i trzeba zmienić jeszcze. Ten jedyny egzemplarz niewydanej gry mam zdampowany. Zrobię taki mały fortel, słuchajcie. Zatrzymam tego streama na ułamek sekundy, żeby miał osobny plik wideo. Będzie dużo łatwiej. Przy okazji będę mógł pozmieniać tytuły i tak dalej. Więc wrócę do was po prostu za moment.